Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj Michała Lubinę, eksperta do spraw stosunków międzynarodowych, autora książki Niedźwiedź w cieniu smoka o relacjach rosyjsko-chińskich. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Azji Południowo-Wschodniej. Pytanie pierwsze, w jaki sposób Twoim zdaniem kraje Azji Południowo-Wschodniej radzą sobie z koronawirusem? Odpowiadając krótko na długie pytanie, dość dobrze sobie radzą, natomiast przede wszystkim w dużej części wynika to z tego, że mają szczęście. Dlatego, że w obecne fale koronawirusa, które dotykają różnej części świata i też to są przecież już chyba różne koronawirusy, bo one się zmutował i ponownie ta wersja w Europie jest gorsza. Natomiast te fale uderzeń koronawirusa, no chociaż dotykają też Azji Południowo-Wschodniej, to nie aż tak bardzo jak innych części świata. No, krótki przegląd danych z regionu na dzień dzisiejszy uświadamia, że nie jest znowu aż tak źle. Na pierwszym miejscu wśród krajów regionu jest Singapur, który ma 22 460 przypadków. Na drugim jest Indonezja 13 645. Na trzecim Filipiny 10 610. Potem jeszcze Tajlandia 3000. A pozostałe kraje mają śladowe ilości po 100, 200, to nie ma większego znaczenia. Tu się szczególnie Wietnam wyróżnia, który ma oficjalnie 288. No i oczywiście jak zaczniemy różnicować krajami, to nam ten ogólny obraz się trochę zaburzy. Natomiast zasadniczo nie jest źle w Azji Południowo-Wschodniej. Do tego dochodzi no całkiem sprawne radzenie sobie z tym problemem w Singapurze, mimo ostatnich kłopotów, dlatego że ostatnie tygodnie były gorsze dla Singapuru, ale znowu dotyka to raczej gazarbajterów w Singapurze, więc to się władze tym aż tak nie przejmują, bo to nie są ci, którymi oni się przejmują, o których się troszczą. Oczywiście nie powiedzą tego publicznie, ale taka jest rzeczywistość. I teraz oczywiście ten pozytywny obraz można by znowu problematyzować w ten sposób, że mówić, że robi się za mało testów. I to oczywiście byłaby prawda, bo robi się za mało testów. To szczególnie dotyczy dwóch najbardziej ewentualnie kłopotliwych krajów, czy krajów, które mogą najwięcej wyprodukować przypadków, tak? Czy w których może być najwięcej przypadków koronawirusa, czyli w Indonezji i Filipin, gdzie zdecydowanie tych testów jest za mało. Zresztą znamy tą historię, tak? Nie tylko tam jest za mało testów. Natomiast nawet biorąc w nawias to że te kraje mają za mało testów, to i tak sytuacja nie jest zła, dlatego że porównajmy na przykład Indonezję, która ma 13 tysięcy przypadków, no niech ma znacznie więcej, tak? I porównajmy ją z Indiami, które mają niecałe 60 tysięcy. Albo na przykład z Chinami, tak? Więc w tym momencie widzimy, że sytuacja wcale nie jest taka zła, natomiast moim zdaniem to w dużej mierze wynika po prostu z tego, że Azja Południowo-Wschodnia miała w dużej mierze szczęście, bo te główne fale jej nie dotknęły. I to może nie tyle należy chwalić miejscowych polityków za jakieś działania, co po prostu jakby uznać, że no mieli szczęście. A czy one próbują korzystać z tego szczęścia, a jednocześnie z tego kryzysu, który ogarnął świat? Czy w relacjach między sobą a Chinami, czy próbują to wykorzystać ten moment w jakiś sposób? Znaczy chwilowo Chiny się zamknęły, więc to raczej będzie miało konsekwencje negatywne dla regionu. W dużej mierze Azja Południowo-Wschodnia może ucierpieć nie tyle z powodu koronawirusa, ile bardziej z konsekwencji gospodarczych związanych z tym koronawirusem, dlatego że Chiny dla większości tych krajów regionu są głównym partnerem gospodarczym i w tym momencie zamknięcie rynku chińskiego jest dla nich fatalne. Natomiast oczywiście jakby ewentualne otwarcie Chin jakby będzie korzystne dla krajów regionu. Indonezja ciekawa była, dlatego że ona nie zamknęła się, nie,
nie zrobiła zamknięcia narodowego, tylko poszczególne niektóre prowincje to uczyniły. Natomiast zasadniczo ta polityka indonezyjska była w pewnym sensie bliższa temu, co w Europie tam próbowała Wielka Brytania robić, czy na początku, bo później zmieniła zdanie, czy tego, co próbuje Szwecja robić. No więc Indonezja właśnie próbowała w ten sposób i nawet tam miała taki ciekawy przez chwilę wątek, że zaczęła znowu promować turystykę u siebie, tak chyba trochę przedwcześnie. No więc rzeczywiście próbowały w ten sposób coś zyskać. Natomiast no raczej gospodarczo to będzie łagodzenie ewentualnych skutków tegoż koronawirusa, ponieważ no dalsze zamknięcie gospodarki światowej czy poszczególnych krajów będzie miało raczej fatalne konsekwencje dla tych krajów. Silni sobie poradzą, tacy jak Singapur czy jak Malezja, pewnie Wietnam też, pewnie Tajlandia też, natomiast słabsi mogą oberwać. Nieźle sobie też jeszcze wciąż radzą Filipiny, to w dużej mierze dlatego, że znaczna część pracowników filipińskich pracuje w systemie outsourcingu, więc oni i tak pracują w jakimś stopniu zdalnie, więc to aż tak ich nie dotyka. No natomiast te słabsze kraje typu Laos, Kambodża, Birma, no to mogą na tym mocno ucierpieć z tego powodu, że chociaż tam jest mało tych przypadków, to jednak prawdopodobnie właśnie z przyczyn gospodarczych zamknięcie rynku chińskiego i zamknięcie turystyki światowej, no jednak turystyka była ważnym źródłem dochodu dla tych krajów, no to jej odcięcie będzie jednak bolesne. No właśnie, bo ta turystyka nawet w Polsce najczęściej, czy oprócz lokali gastronomicznych, bardzo często wspomina się turystykę, to tym bardziej w tych krajach, o których wspomniałeś, ona ma znaczenie, ta sytuacja, która jest w tej chwili na kwestie turystyczne. Tak, natomiast i oczywiście ucierpią, to co do tego nie ma żadnej wątpliwości, natomiast żaden z tych krajów nie jest wyłącznie uzależniony od turystyki. To znowu, taka Birma na przykład, no jednak większość jej jakby wpływów to jest z handlu z Chinami, czy to surowcami, czy metalami szlachetnymi, jadeitami, ryżem i tak dalej, więc turystyka owszem zaboli jej odcięcie, natomiast no nie doprowadzi do jakiegoś upadku kraju. Podobnie jest w przypadku innych krajów regionu. One nie są całkowicie uzależnione od turystyki, tylko że jakby ta turystyka jest ważnym elementem. My oczywiście mamy taką percepcję w Polsce, Azji Południowo-Wschodniej głównie przez pryzmat turystyczny, natomiast jeżeli tak już stereotypowo mówimy, to Azja Południowo-Wschodnia może nie tyle jest, z wyjątkiem Singapuru, który jest tu znacznym wyjątkiem, ale jakby siłą Azji Południowo-Wschodniej turystyka owszem jest, ale drugą, trzecią, a pierwszą, najważniejszą jest, no jakby to tak ująć coś szeroko, no bogactwo ich ziem, w tym sensie, że to co mają w tej ziemi, czy tam, czy w morzach, tak, czy gaz, ropę, właśnie różnego rodzaju kamienie szlachetne, czy też produkty rolne, także to jest jakby największy zasób Azji Południowo-Wschodniej. No i turystyka jest dodatkowym, więc owszem zaboli, natomiast nie będzie to decydujące. No, znacznie gorsze byłoby właśnie dalsze zamknięcie najważniejszych rynków zbytu dla tych krajów. To by byłoby znacznie gorsze. Wtedy rzeczywiście, czy przeniesienie, o też fatalne by było, gdyby na przykład przeniesiono produkcję części na przykład przemysłu tekstylnego. To taka Kambodża na przykład jest bardzo ważna, dla niej bardzo ważny jest przemysł tekstylny, bo tam się po prostu szyje bardzo dużo rzeczy w Kambodży dla świata. No jakby teraz te łańcuchy produkcji zaczęto zwijać i przenosić z powrotem produkcję nawet niekoniecznie do Europy czy do Stanów, tylko gdzieś bliżej, no to w tym momencie takie kraje właśnie jak Kambodża najbardziej oberwą. Więc zagrożenie płynące z koronawirusa płynie nie tyle z samego koronawirusa obecnie, bo on w jakimś stopniu oszczędził, przynajmniej na razie, te kraje, natomiast płynie ono z ewentualnych konsekwencji gospodarczych, które mogą nadejść. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia.
Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A jak sobie radzi dzisiaj Australia? No bo ona leży trochę, tak jak Polska, pomiędzy przysłowiowym młotem i kowadłem i w aktualnych stosunkach napiętych między Pekinem i Waszyngtonem, no też nie ma łatwo. Tak, natomiast rzeczywiście w przypadku Australii jest no jakby w przypadku Australii ta rywalizacja amerykańsko-chińska jest no wyjątkowo czymś wyjątkowo złym, dlatego że Australia przez ostatnie lata bardzo korzystała na wzroście chińskim. W przypadku Australii mamy do czynienia z takim myśleniem, że ktoś zewnętrzny, najpierw to była Wielka Brytania, następnie to były Stany, ktoś zewnętrzny gwarantuje bezpieczeństwo Australii. A jednocześnie Australia sobie robiła interesy z Chinami, robiła je w znakomitym stopniu. Australia jest jednym z niewielu krajów, który ma w ogóle dodatni bilans handlowy z Chinami i jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Chin, dlatego że, no, że spora część znowu surowców wszelakich australijskich ląduje w Chinach. I od gazu przez węgiel, ale też produkty rolne, tam pszenica, wełna, to wszystko płynie do Chin, więc bardzo zyskiwała na tej współpracy z Chinami, a jednocześnie następowały też negatywne elementy. Dlatego, że, no, że jakby wejście Chińczyków z pieniędzmi do Australii doprowadziło na przykład do bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Ceny nieruchomości ostro poszły w górę w Sydney czy w Melbourne i to było irytujące. Dodatkowo Chińczycy zaczęli też mocno korumpować polityków australijskich. Australia jeszcze niedawno miała takie prawo, które pozwalało politykom nie wskazywać źródła różnych darowizn, więc to oczywiście powodowało, że spora część ich była przekupywana przez Chińczyków. No i ogólnie te metody takiego psucia demokracji zachodniej, które Chińczycy z powodzeniem stosują też gdzie indziej, też były obserwowane w Australii. No i no, a na to nałożyła się ta sytuacja międzynarodowa i ta rywalizacja amerykańsko-chińska i ciągnięcie każdej ze stron w Australii w swoją stronę. Amerykanie bardzo wyraźnie jakby domagają się, żeby Australia poluzowała relacje z Chinami. Chiny jednocześnie grożą Australii, że, no, że będzie źle, jeżeli Australia pójdzie w stronę Stanów. Ostatnio to jakiś tydzień temu szczególnie było to wyraźne, dlatego że tam doszło do medialnych pyskówek właśnie na linii australijsko-chińskich. No i to powoduje właśnie dylematy polityki australijskiej. Na razie wydaje się, że Australia jednak bliżej jest tej opcji amerykańskiej, że jednak w Australii jest coraz bardziej sinosceptyczny klimat. Że te elementy, o których wspomniałem, no one wyraźnie psują opinię chińską. Jeszcze dodatkowo Chińczycy z tą ich propagandą po prostu jak z epoki kamienia łupanego. To jest w ogóle osobny wątek, bardzo ciekawy, że Chińczycy tak toporną propagandę to ostatnio mieli w trakcie rewolucji kulturalnej, ale potem od końca 70. się naprawdę poprawili i mieli naprawdę znakomitą w latach 90., 2000, no to dyplomacja chińska była znakomita, a teraz po prostu wrócili jak do czasów Hun Weibingów, no to po prostu te ich wypowiedzi są po prostu niebywałe i one oczywiście też im poparcia nie zyskują. Natomiast... A co się stało? Co się stało, że taki brak finezji nagle? Znaczy wydaje mi się, że to jest efekt, no czy to na pewno jest kilka procesów, natomiast po pierwsze to jest to za wszelką cenę chęć zrzucenia odpowiedzialności za koronawirusa. I to pewnie jest w dużej mierze taki emocjonalny element, że to nie my, to nie nasza wina, więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest wyraźna, że jednak w Chinach również, w mniejszym stopniu niż w innych krajach, ale polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej i ten kurs taki bardzo ostry Xi Jinpinga, że po prostu my tu jesteśmy wielcy, potężni, wspaniali, który oczywiście też sprzyjał mu w polityce wewnętrznej, on tak naprawdę doprowadził do tego, no, że teraz, kiedy Chiny mają problemy
realne, no to pozycja samego Xi słabnie. W efekcie tym bardziej on na zewnątrz nie może pokazywać słabości, tylko przykrywa tą słabość taką arogancją i jakby pohukiwaniem. I to wyraźnie, jakby wyraźnie ta narracja, to jest bardzo ciekawe, że narracja chińska, te propagandówki, no proszę sobie wejść na przykład na stronę ambasady chińskiej w Polsce i poczytać sobie, co tam jest napisane. No to są wypowiedzi no takiej porządnej nomenklatury partyjnej. Tak? To naprawdę nie przekona nikogo w państwie demokratycznym. Natomiast to nie jest narracja paradoksalnie, ona nie jest kierowana do tych, do których niby ma być kierowana. To jest narracja tak naprawdę kierowana do wewnątrz. To jest narracja pokazująca, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Nie dajemy się. W efekcie ona pełni bardzo ważną funkcję wewnętrzną, bo Xi nie może osłabnąć, bo jak osłabnie, to może stracić władzę. Więc w tym momencie jakby ta polityka zagraniczna jest podporządkowana polityce wewnętrznej, co oczywiście też nie pomaga, no bo jeżeli chce się przekonać taką Australię, no to nie należy za bardzo jej obrażać, tak? Tydzień temu, czy trochę ponad, Chińczycy w ogóle przyrównali Australię do gumy, do rzucia, która się tam przykleja do buta. No to nie jest jakby finezyjny sposób. Jakby jak chce kogoś przekonać, to nie pluje mu w twarz. To jest jakby oczywiste. No ale pytanie początkowe było o koronawirusa w Australii. Australia ma niecałe 7 tysięcy przypadków koronawirusa. No i wydaje się, że też raczej została ominięta przez ten najgorsze uderzenie. No i ale też Australia ma taki problem, z którym sobie radziła tak sobie, dlatego że to jest szerszy problem świata anglosaskiego. Australia ma bardzo dużo chińskich studentów, którzy są znacznym wsparciem dla uczelni australijskich, podobnie jak dla angielskich, amerykańskich i tak dalej. No i w tym momencie to też jest jakieś tam źródło niepokojów wśród elit australijskich. Natomiast właśnie był problem z tymi studentami, żeby ich nie stracić, no bo w tym momencie to są jednak ogromne pieniądze dla australijskich uczelni, więc ta Australia, ona tak, ta jej polityka jest tutaj no trochę tak, takim okrakiem na barykadzie w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, ale jednak bliżej jej, myślę, że coraz bliżej jednak do tej strony amerykańskiej, czy szerzej anglosaskiej. Rozumiem, że jakbyś był doradcą rządu Australii, no to byś ten kierunek wskazywał? O, jakbym był doradcą rządu Australii, to bym nie udzielał wywiadów publicznych. Natomiast nie, no mam za mało danych, nie znam się aż tak dobrze na Australii, żeby doradzać. Tak teoretycznie oczywiście, jakbym nie wiedział, tak, no to bym jak najdłużej bym czekał, żeby się przekonać, kto jest silniejszy i wtedy bym wybrał jego stronę, nie kierując się żadnymi tutaj emocjami, sympatiami i tak dalej, tylko bym się starał trzymać jak najdalej od draki. Natomiast no pytanie, czy Australia zdoła to utrzymać. Tam jeszcze był taki wątek z Chinami, bo Australię wyjątkowo irytowało też działania chińskie na tych wyspach Mikronezji i Polinezji, gdzie Chińczycy też coraz bardziej tam wchodzili gospodarczo i politycznie i to denerwuje Australię, bo to jest dla nich wyłączna strefa ich wpływów, więc tam jest oczywiście to dużo bardziej skomplikowane. Natomiast no, jakbym był doradcą, tak, to bym po pierwsze nic nie mówił publicznie, a po drugie bym wtedy raczej maksymalnie długo trzymał się z dala i czekał na to, kto wygra, a potem bym ogłosił, że zawsze byłem z nim od początku moralnie i w ogóle. Zimną krew byś zalecał. Dobrze. Ostatnie pytanie. Co się dzieje w Korei Północnej? Kim żyje, czy nie żyje? Co tam się dzieje? A Korea Północna jest w ogóle wspaniałym obszarem dla analityków, dlatego że można mówić naprawdę wszystko. Szansa, że się sprawdzi, że ktoś coś sprawdzi, no jest tak mała, że naprawdę można po prostu z poważną miną głosić no, niemal każdą rzecz i jeszcze podbudowując to odpowiednim właśnie słownictwem, takim przekonaniem o fachowości, naprawdę można zrobić dobrą karierę. Jest taki jeden z ekspertów zachodnich od Korei Północnej, który od 1994 roku przepowiadał, że Korea Północna że upadnie. No i tylko zmieniał tą swoją jakby tą opowieść, kiedy ona upadnie.
No i ona nie upadła, no po prostu no, nie chciała upaść, no co za pech, ale jakby karierze tego eksperta to nie zaszkodziło w żadnym stopniu. To trochę jak z Fukuyamą, który ma jeden z najwyższych współczynników cytowań na świecie. Tak? No tak. Natomiast wracając do wątku, ja mam problem z Koreą Północną taki osobisty, dlatego że ja nie potrafię się wypowiadać o krajach, w których nie byłem. I nie byłem niestety w Korei Północnej, bo jestem na czarnej liście, nie wpuścili mnie, żałuję głęboko. A więc... co tam się stało? Czym podpadłeś? Nie, towarzysze nie powiedzieli, no więc niestety chyba za żywota oberwałem, a tak a priori. Natomiast na to, więc tym bardziej no, nie czuję tego kraju. Oczywiście nawet jakbym tam pojechał, to wszystko byłoby ustawione, ja mam tego pełną świadomość, no ale jednak no, tak, mam taką blokadę przed mówieniem. Mi się wydaje, że jednak Kim żyje, natomiast no, równie dobrze może nie żyć, tak? To jest pisanie palcem po piasku. To można różne rzeczy mówić. No, na pewno koronawirus tam jest, chociaż go oficjalnie nie ma. No bo oficjalnie jakby sobie radzą i tak dalej, no, szansa, że jest tak duża, że możemy to założyć, że tak, no bo kraj graniczący z Koreą Południową, z Chinami i jeszcze przez morze z Japonią, no to po prostu byłby jakiś niesamowity cud, gdyby nie miał przypadków, więc to, natomiast no, podkreślam, no, w przypadku Kim Jong-una, no, kot Schrödingera, nie? Żyje i nie żyje, nie wiemy tak naprawdę, ale bliżej byłbym jednak tego, że żyje, co nie zmienia faktu, że o wewnętrznych rozgrywkach Korei Północnej wiemy naprawdę bardzo mało. W przypadku Kim Jong-una on się próbował trochę wyrwać z tej dominacji chińskiej. W jakimś małym aspekcie mu się to udało, ale jednak Korea Północna jest bardzo uzależniona od współpracy z Chinami i na razie to jakoś funkcjonuje, bo tak naprawdę przecież reżim północno-koreański jest bardzo racjonalny reżim, to jest reżim, który chce przetrwać. No i na razie mu się ta sztuka udaje, więc jakby cel statutowy realizuje. No dobrze, a czy jeszcze coś dostrzegasz w tej układance, mozaice krajów Azji Południowo-Wschodniej, co warto by było, żeby wybrzmiało dzisiaj? No, to co bym chciał powiedzieć, czy moja ogólna refleksja na temat koronawirusa, to jest taka refleksja no, jednak bardzo wyraźnie ucząca pokory, ponieważ już raz, że tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Teraz oczywiście ludzie pokazują z wielkimi minami, że tak, to wiadome było, to było oczywiste, że to przewidziemy, no ale jednak nie przewidziano tego, nie? Więc jakby uczciwość intelektualna wymaga, żeby przyznać, że się tego nie przewidziało. No i tak naprawdę ten koronawirus nam pokazuje to bardzo wyraźnie, jak bardzo jesteśmy ograniczeni w możliwości przewidywania analizy. I też tak naprawdę ten koronawirus też jest w pewnym sensie taki bardzo wygodny, ponieważ tak naprawdę nic nie wiemy, no po prostu wydaje nam się jedno, a jutro to może być zupełnie coś innego, więc on uczy ogromnego dystansu do rzeczywistości, że tak na dobrą sprawę powinniśmy właśnie z ogromnym dystansem podchodzić do własnych wizji świata i tego, bo tak naprawdę bardzo mało wiemy i bardzo mało możemy cokolwiek zrobić, jakby tak nieprzewidywalny jest ten koronawirus, jakby on wygrywa z nami tą walkę, no po prostu nie wiemy, jaki będzie jego dalszy ruch. Tak, mikroby po prostu wygrywają to starcie z ludzkością, która kompletnie nie wie za bardzo jak funkcjonować. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, nie wiemy, co będzie za trzy miesiące, za pół roku. Możemy sobie planować, ale to jest wszystko z palcem po wodzie. Jakby koronawirus bardzo dobrze podsumował to indyjskie powiedzenie, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to mu powiedz, że masz plany. No tak, mi z kolei jak tak teraz mówiłeś, to tak się skojarzyło, że raczej gra z nami w Go i no, na razie jesteśmy okrążeni. No i tak, właśnie nie wiemy właściwie za bardzo, z której strony przyjdzie kolejne uderzenie. Tak. Jakby jesteśmy, no taki Singapur na przykład, skoro pytałeś o Azję Południowo-Wschodnią. No z jednej strony przez dwa ostatnie miesiące wskazywano, że Singapur jest znakomitym przypadkiem i w ogóle sobie poradził i tak dalej, no ale jednak z drugiej strony 22 tysiące, no to już jednak sporo jest jak na to miejsce, więc jakkolwiek jestem zasadniczo fanem Singapuru, im jestem starszy, tym bardziej, bo jak byłem młodszy, tutaj wolnościowe kwestie bardziej mnie były dla mnie ważniejsze, a im bardziej jestem dojrzały, tym są mniej ważne, więc jestem fanem coraz większym Singapuru.
Singapuru, no ale nawet tak doskonale zorganizowany Singapur, no wcale aż tak sobie doskonale nie radzi z tym koronawirusem, więc tak na dobrą znowu, no cokolwiek nie powiemy, no to koronawirus ma nad nami przewagę i tak na dobrą sprawę to pokazuje, że niewiele wiemy, no i może należy się z tym po prostu pogodzić, jakby mieć świadomość tego, że się często mylimy, że koronawirus może właśnie ośmieszyć każdą naszą tezę i przewidywania i okej, jakby, no, jakby przyznać koronawirusowi, że jest silniejszy, jakby, że no, nie jesteśmy w stanie intelektualnie funkcjonować za dobrze w tej sytuacji, ponieważ koronawirus po prostu może nam jutro sobie na nosie nam zagrać i okej, jakby trzeba przyjąć to z dystansem i jakby zrozumieć, że właśnie, że nie należy mieć planów. W tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!